Siema. W dzisiejszym filmie chciałem wam zaprezentować to, co kupiłem dzisiaj u wytrenażu, czyli taki mini haul zakupowy. Ale najpierw na początku chciałem wam podziękować aż za 115 subskrypcji mojego kanału. Więc zapraszam do dalszego subskrybowania, dawania łapek w górę, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy. A teraz zaczynamy. Zakupiłem dwie puszki Mobility C2+ Royal Can w cenie 14,50 zł za sztukę. Niestety mój pies musi taką karmę jeść, gdyż ma chore stawy, ma dysplazję biodrową i lekarz zalecił właśnie taką karmę. A że się skończyła, była okazja, to dzisiaj kupiłem dwie ostatnie puszki, jakie były możliwe. Zakupiłem także specjalny syrop dla psów, które mają problemy ze stawami i inne dysfunkcje stawokostne. Syrop pomaga w odbudowaniu właśnie stawu, tej magii stawowej i bardzo pomaga. Jest to syrop Aptoflex firmy Aptus. Syrop 200 ml o zapachu, trudno określić jaki, ni to magii, ni to takie mięso. W pudełku mamy syrop, strzykawkę 5 ml oraz standardowo instrukcja. Jeżeli któryś z waszych pupili ma właśnie problemy z dostawami, to bardzo polecam ten syrop. My z niego korzystamy już drugi raz i naprawdę widać lekką poprawę. Nie bolą mi te stawy tak mocno i pies jest bardziej żywszy. To się nadaje i dla psów, i dla kotów. Cena 67 zł u weterynarza. Nie wiem, jak u waszego będzie to, ale u mnie to jest jak na razie najtaniej. Zakupiłem także z okazji z tego, że zbliża się już wiosna, obrożę przeciwchelną, przeciwkleszczową firmy Foresto, którą też bardzo mocno polecam. Jest to jedna z najlepszych obroży na polskim rynku. Pakowana jest w bardzo dobrej jakości metalowe pudełko. Sama obroża jest też zapakowana w folię. Ogólnie obroża nie jest śmierdząca i jest bardzo skuteczna, skuteczniejsza niż, nie będę tu wymieniał firmy, ale też podobna firma, która na K. Foresto jest o tyle dobre, gdyż jest wodoodporne i ma działanie od 6 do 8 miesięcy. Wraz z obrożą dostajemy też specjalne odblaski, więc nie zapomnijmy ich zabrać z sklepu zoologicznego lub weterynarza, bo nie zawsze je dają. A do każdej obroży powinien właśnie być dołączony taki pakiecik z 3 odblaskami. Obroża kosztowała 110 zł, czyli jest taniej niż w marketach zoologicznych. Dostałem także od weterynarza, ale to już bezpłatnie, specjalny płyn do przymywania oczu. Stosujemy go do przymywania oczu. Muszę go niestety stosować, dlatego że zaczęły wzawić jej oczy. Przez miesiąc czasu stosowaliśmy gentamycynę, czyli to jest antybiotyk o szerokim spektrum działania. Z tego powodu, gdyż zaczęły jej zabić oczy. Potem się okazało, że ma zatkany kanał łzowy i weterynarz zaleciła stosować te krople, które mam gentamycynę do końca, czyli jeszcze jakiś niecały tydzień czasu. Po tym tygodniu będziemy musieli przez cały tydzień przemywać jej właśnie oczy tym roztworem. I potem po tym tygodniu przemywania tym roztworem do oczu pójdziemy na dodatkowe badania, zrobić tak zwany wymaz oka i wtedy będziemy dokładnie wiedzieli,
co tam się dzieje. Na dzisiaj kończymy. Zapraszam Was już w sobotę, gdzie pokażę, jak odbyła się kąpiel Oki, co na pewno będzie na pewno bardzo zabawne. I zapraszam do subskrybowania i dawania łapek w górę. Cześć!